The Mickey Mock Beat. Co się stało z życia chwilami? Co się stało z pełnymi ławkami? Co jest z osobami, które zapełniały miejsca, do których non-stop pamięcią sięgam? Co się stało z życia chwilami? Co się stało z pełnymi ławkami? Co jest z osobami, które zapełniały miejsca, do których non-stop pamięcią sięgam? Pamiętam doskonale, jaki panował klimat, gdy przychodziło lato, a kończyła się zima. Telefon się urywał, nikt w domu nie chciał siedzieć, każdy chciał poczuć zawsze świeże powietrze. Wyjść na osiedle, spotkać swych ziomków, zaczynając dzionek od piwka lub gibonków. Pełno małych bąków latało pod koszem, a boisko odbiły zajęte non-topem. Rower wtedy był na miarę złota, nie było opcji, by przez pana była sobota. Wycieczka na błota lub gdziekolwiek, byle nie siedzieć człowiek przed monitorem, przed telewizorem i naświetlać swe głowy, marnując czas życia już niepowrotny. Więc niech każdy odstawi świat internetowy, bo młodość to chwila i nie przechodzi od nowy. Co się stało z życia chwilami? Co się stało z pełnymi ławkami? Co jest z osobami, które zapełniały miejsca, do których non-stop pamięcią sięgam? Co się stało z życia chwilami? Co się stało z pełnymi ławkami? Co jest z osobami, które zapełniały miejsca, do których non-stop pamięcią sięgam? Siedzenie w domu od podwórka bywa lepsze, kiedyś pełno ludzi chwytało powietrze. Domatorstwo gubi, marnotrawiąc szczęście, a więc wyjdź z domu, pokaż, że żyjesz jeszcze. Pamiętam, o wschodzie słońca już telefon się urywał, dawaj wychodź ziom, rozkminimy coś na dzisiaj. Może piwko, co? Czekam tam, gdzie zawsze. Wtedy były to korty, ciągle na tej samej ławce. Wsiąków było wkoło, lasek też nie brakowało, oblegane miejsca, ciężko o wakat bywało. Teraz zamulają, jarają się zaczepkami, inspirując Facebookiem i innymi pierdołami. WWW jest dla nich, nigdy nie będą normalni, bo najlepsze czasy kojarzone są z ławkami, dobowymi wypadami na bloki czy za miasto. Ten pamiętny klimat, ja to znam, a ty znasz to? Co się stało z życia chwilami? Co się stało z pełnymi ławkami? Co jest z osobami, które zapełniały miejsca, do których non-stop pamięcią sięgam? Co się stało z życia chwilami? Co się stało z pełnymi ławkami? Co jest z osobami, które zapełniały miejsca, do których non-stop pamięcią sięgam? Wsłuchaj się człowieku w dwie pierwsze zwrotki, pomysł co tracisz, żyjąc jako domownik, jako rozmownik cyberchorej przestrzeni. Mimo rozwoju sieci do przodu nie idziemy, a wręcz stoimy w miejscu prawdziwego życia. Nudą opływa ulica i piękne chwile bycia, młodym i szalonym, spontanicznym i gorącym, jak wody źródlane, gdy dookoła panują mrozy. Więc zróbmy wszystko, by ta pustka była mitem, niestworzonym hitem. W plener przenieś swoje życie, by przypomnieć sobie, jak to fajnie wyjść z ekipą, z którą spędzasz czas, maszerując i się śmiejąc. Apeluję do was, w domu ludzie umierają, tak to jest ten czas, by przypomnieć, co się stało, gdy nastąpił boom XX wieku. Nierealny świat stał się każdego domeną.